Błagam, wyłączcie ten piekarnik. Nawet w cieniu nie da rady. A jeszcze tylko tak dodam, że w nocy zatoczyło ubrać dresy i bluzę, a no może bluzę nie, ale długie spodnie, bo... Pierwszy raz w sumie jestem na tej wodzie. Druga noc tutaj. Branie zrobione. Mały ptyś, ale mnie osobiście i tak cieszy. Każda ryba powinna każdego cieszyć. Pamiętajcie, że nie jedzie się tylko po konie. Zresztą w tych naszych wodach to tych koni jest ile jest, ale... Taki dziadu. Śliczna rybka. Poobdzierana z każdej strony. Od mojej jednej łuseczki brakuje. Tu brakuje dwóch. Drapnięty. Łetwa rozwalona. Czy nie przeze mnie. Zaparkował w zielsku, ale nie wygląda na świeże. Jeszcze dwie nutki przede mną. Zobaczymy, co będzie dalej. Rybka śliczna. Ja już jestem zadowolony.
ubraniu. 18.15. Do 18 mam wziął ten śliczny czysty. Kolejny maluch. Na inny zasad z innego miejsca. Tak dziadowskie miejsce do nagrywania czegokolwiek, jak chodzi o słońce. W końcu wyłączają piekarnik. Nie no, pika coś tam. Coś tam pika, a ja nie mam lornetki. Zawsze czegoś trzeba zapomnieć. Inaczej wyjazd byłby zbyt piękny, albo po prostu by się człowiek nie spakował do auta. Jedno z dwóch. Druga sprawa, o Jezu, jak mi ręce latają. Dawno nie było pita. Ktoś już pytał się mnie na Instagramie właśnie, czym się zazwyczaj podpinam, albo jaki kolor kulek? No, coś takiego. W każdym razie, no właśnie, taki kolor, że w sumie różowy, to już mówiłem. I zamyśliłem nawet fajne zdjęcie, można jeszcze wejść, chyba nie zniknęło. Jezu, co ja mówię? Przecież zanim ja zmontuję ten film, to będzie już następny sezon. Gdzieś tam może wrzucę do tych zapisanych właśnie odnośnie tego koloru kulek, jak zawsze mam szczęście i zawsze jak podepnę się białym pop-upem, uwiesza się płoć kamikadze. Zawsze. Dlatego już tego nie praktykuję. I nieważne, czy hak będzie taki, czy będzie taki, czy włos będzie taki, czy taki. Nieistotne. Pewnie się jakoś drogę znajdzie do tego grota, mimo że kulki nawet nie obliża. Na żagańskich kołkach miałem słabą sytuację z zajęciem miejsca przez dwóch chłopaków, w sumie przez czterech. No, także wolałem nie siadać z boku. Ci co chcą, to się mogą domyślić, o co chodzi. Wolałem nie siadać z boku, żeby nie ryzykować nocnych manewrów. Jeszcze rano dzwoniłem do Bartka, mówię, że żałuję, że nie widział mojej miny, jak wyszedłem z namiotu, bo rozpakowywałem się na ciemno, powiozłem zestawy tylko pod wyspy, wystukałem grunt, nawet mocniej nie zapalałem latarki, czołówki, no i rano wychodzę z namiotu, zastanawiając się, gdzie jest ta wielka góra piachu, no. Wychodzę z namiotu, patrzę, ona przede mną. To byłem bardzo zdziwiony, że w jedną noc można tyle piasku nawieść, bo w nocy jej nie widziałem. We'll be right back.
niespodziewanego gościa w ostatnią, w sumie już w ostatni dzień zasiadki. Janek w sumie zauważył, że jest opat na jednym kiju. No i po ściągnięciu, co się okazało, że w sumie nic nie ma. Przyciągnąłem to przez zielsko. No i na kulę akurat od Bartka i od Andrzeja 20. Mamy niespodziewanego gościa.